Na prezentacji obecny był Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego oraz lider bezpartyjnych samorządowców. Na wstępie wytłumaczył, dlaczego jego ugrupowanie zdecydowało się wystawić w naszym regionie kandydatów w najbliższych wyborach do Sejmiku i Rady Powiatu Karkonoskiego. I moglibyśmy godzinami opowiadać o tym, jak zmienił się Dolny Śląsk, jakie mamy sukcesy. Chcemy, idziemy po to, żeby ten dynamiczny, czy poziom tego dynamicznego rozwoju Dolnego Śląska utrzymać, bo wiemy, jak to trzeba robić. Jesteśmy dumni z Dolnego Śląska. W naszym regionie liderem listy bezpartyjnych do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, oprócz Cezarego Przybylskiego, jest także Marek Obrębalski, obecny wiceprzewodniczący Sejmiku. Naszym wyznacznikiem w najbliższej kadencji będzie także odpowiednie wykorzystanie środków unijnych. Pan marszałek wspomniał, że dysponujemy kwotą niemalże 11 miliardów złotych. Przeznaczamy tę kwotę na kilka priorytetów, a wśród nich bardzo istotny jest priorytet ekologiczny. Na spotkaniu zaprezentowani zostali również kandydaci do Rady Powiatu Karkonoskiego z bezpartyjnych samorządowców. Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy to są ludzie, którzy mają różne poglądy, rekrutują się z różnych środowisk samorządowych i z organizacji pozarządowych, którym bliska jest troska o dobro powiatu. Są to osoby gotowe do pracy na rzecz tego powiatu. Obszarem, który bardzo leży mi na sercu, są to kobiety. Niedoceniona ich rola w dalszym ciągu w życiu społecznym. Oprócz pracy zawodowej udzielam się również wolontariacko w fundacji. Fundacji, która głównie skupia się na integracji środowiska kobiet i wzajemnym wspieraniu się. Później odbyła się prezentacja kandydatów z koalicji dla Jeleniej Góry do Rady Miejskiej. Jej liderem jest Hubert Papaj, kandydat na prezydenta naszego miasta. W Jeleniej Górze powstała szeroka koalicja wielu sił, ugrupowań, a przede wszystkim mieszkańców. Mieszkańców, którym zależy na tym, aby Jelenia Góra była znów perłą Karkonoszy, aby to było czyste, zadbane, bezpieczne miasto. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, 8 marca. Poza życzeniami chcieliśmy też poinformować, że na naszych listach koalicji dla Jeleniej Góry połowa miejsc to są miejsca, które są zajmowane właśnie przez panie. Chyba jest to jeden z tych komitetów, gdzie liczba pań przekracza parytet, który wynosi 35%, u nas jest to 50%. Będąc radną z koalicją dla miasta Jeleniej Góry, chciałabym się zająć polityką senioralną, ponieważ w naszym mieście przybywa bardzo dużo ludzi w wieku poprodukcyjnym. Cyfryzacja, zmiany społeczne, przeobrażenia, brak infrastruktury powodują, że ta grupa społeczna czuje się zagubiona. Chciałabym także, żeby wszystkie parki, które znajdują się w Jeleniej Górze, wszystkie place zabaw miały większą inwestycję i były bardziej bezpieczne dla wszystkich dzieci, które tam przebywają. Chciałabym, żeby były powiększone także ścieżki rowerowe, które mamy w Jeleniej Górze. Bardzo bym też chciała, żeby nasze miasto było bezpieczne. Oczywiście na ich listach można znaleźć nie tylko kobiety. Jestem od 20 lat praktykiem. Zrealizowałem ponad 200 różnego rodzaju działań, projektów w tym czasie. Znaczy przy 200 przestałem liczyć, potem już stwierdziłem, że nie ma sensu. W poprzednim roku ponad 30. Zdecydowałem się na kandydowanie do Rady Miasta, ponieważ bardzo zależy mi na rozwoju naszego regionu, który ma olbrzymi potencjał. Natomiast uważam, że ten potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Za mniej niż miesiąc wybiorą Państwo nowe władze Jeleniej Góry. Jest to olbrzymia szansa na to, aby przeprowadzić zmianę, aby powiedzieć dość, aby obrać w końcu kierunek na rozwój z kierunku stagnacji. Zachęcam w tych wyborach do zagłosowania na po pierwsze naszego kandydata na prezydenta Huberta Papaja, a po drugie na koalicję właśnie dla Jeleniej Góry, również w interesie młodych ludzi. Jelenia Góra potrzebuje dobrego gospodarza, potrzebuje ludzi wartościowych, którzy dbają o Jelenią Górę, którzy z sercem podchodzą do Jeleniej Góry. Liczymy na Państwa głos 7 kwietnia. Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie jest już opublikowany nasz program, wszyscy nasi kandydaci. Czy koalicja dla Jeleniej Góry będzie realną polityczną alternatywą dla wyborców? O tym przekonamy się już 7 kwietnia.